Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, za nami debata w Parlamencie Europejskim. Debata, która dotyczyła również Polski. Czy łapówkarze z Parlamentu Europejskiego opluwali Polskę? To jest nasze pytanie w tej odsłonie. A razem z Państwem, razem ze mną są Karol Gac, tygodnik Do Rzeczy, portal Do Rzeczy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I Wojciech Biedroń, portal W Polityce.pl, tygodnik sieci, również telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, może zanim przejdziemy do dyskusji, przywołamy wypowiedź europosła Prawa i Sprawiedliwości EKR-u Dominika Tarczyńskiego, który wypowiedział się właśnie na ten temat. Co powiedział europoseł Tarczyński? Prosimy. W raporcie Fight Impunity organizacji Panceriego, który jest teraz w więzieniu, mogliśmy przeczytać, że w Polsce rządzą biali suprematyści, fanatyczni katolicy. Na podstawie tych raportów Polska była atakowana w tej Izbie, nazywano nas nawet faszystami. Mocne słowa, ale i sytuacja szczególna, przecież takie były fakty. No właśnie, tylko czy nie idziemy tutaj krok za daleko, jeśli łączymy sprawę Qatar Gate z atakami na Polskę, a może jest inaczej, jest tak właśnie, że ataki na Polskę były czymś motywowane, a czym to możemy się domyślać w świetle właśnie ostatnich afer, które ujrzały światło dzienne. Pytanie do redaktora Karola Gaca. Myślę, że w tym przypadku jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, z jednej strony powinniśmy mimo wszystko zachować pewną ostrożność w wyciąganiu zbyt daleko idących wniosków, ale z drugiej strony absolutnie nie mam najmniejszych wątpliwości, że skoro można było skorumpować europosłów i kupić sobie pozytywną opinię, to równie dobrze zapewne istniała szansa, by ten proces przebiegał w drugą stronę, więc by za pieniądze dyskredytować jakiś kraj, dyskredytować jakieś instytucje, organizacje, by zadziałać jakoś na tym polu. Nie zmienia to jednak faktu, i o tym powinniśmy pamiętać, że niezależnie od tego, co obecnie obserwujemy, jest to oczywiście afera skandaliczna, bulwersująca i myślę, że jej rozmiar już teraz poraża, ale coś mi intuicja mówi, że jesteśmy dopiero na samym początku tej sprawy i to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, ale trzeba też pamiętać, że Parlament Europejski jest zdominowany po prostu przez eurodeputowanych, którzy Polski, a przede wszystkim rządu Zjednoczonej Prawicy, po prostu nie cierpią. Z różnych powodów. Powodów ideologicznych, ideowych, politycznych, a także być może liczących na jakieś korzyści. Więc myślę, że tych powodów do ataku na Polskę było wiele i zapewne oczywiście te motywacje też są różne. Wiemy doskonale, że niektórym to po prostu sprawiało przyjemność. Inni sobie obrali Polskę za cel, żeby z naszego kraju zrobić sobie taką trampolinę polityczną do jakichś wyższych apanaży i stanowisk. W modzie oczywiście była krytyka Prawa i Sprawiedliwości, rządu w Warszawie i Polski jako takiej. A być może w tle gdzieś stały także pieniądze, bo nie można być naiwnym i nie można być optymistą, że ta sprawa dotyczy wyłącznie Kataru i Maroka. W tym momencie my tylko wiemy o Katarze i o Maroku. Ale myślę, że przede wszystkim nasze oczy powinny kierować się na wschód, bo my o tych oficjalnych wpływach Rosji wiemy całkiem sporo i wiemy, jak one są szerokie i wiemy, jaka rzeka pieniędzy przepłynęła do Europy Zachodniej. Więc tym bardziej trudno się spodziewać, by Rosja, ale także inne państwa nie korzystały z tych furtek, z tych dziur w systemie, których tyle było, aby wpływać na prawodawstwo, na różnego rodzaju opinie. Więc myślę, że przed nami jeszcze wiele zwrotów akcji, zwłaszcza, że jak słyszymy, już jeden z zatrzymanych, dosyć wpływowy, Panceri właśnie zdecydował się na współpracę ze śledczymi, zdecydował się, mówiąc kolokwialnie, sypać współpracowników. Więc pewnie jeszcze wiele ciekawych rzeczy się dowiemy. No ale cóż, jak teraz wyglądają ci wszyscy, którzy mówili tyle o praworządności, o przestrzeganiu zasad, kiedy okazało się, że gros tych osób, które atakowały Polskę, przyjmowały łapówki, przyjmowały pieniądze. No i tutaj oczywiście jest wiele pytań, które wydają się przynajmniej w tym momencie pytaniami retorycznymi. Rzeczywiście jest wiele niewiadomych. Wojtku, czy my za grubo szyjemy? My, mówię, dziennikarze, politycy, którzy łączą sprawę tych rezolucji przeciwko Polsce właśnie z Qatar Gate, a może jest to właśnie dobry trop? Może warto iść tutaj za ciosem, sprawdzać poszczególne wątki, które dotyczą właśnie naszego kraju? Nie, no to jest nasza powinność dziennikarska, że powinniśmy te wątki sprawdzać. Ja się dziwię tylko jednej sprawie. Wiesz, że jestem formalistą w pewnych kwestiach, a mianowicie dlaczego to niezwykle ważne śledztwo nie ma charakteru międzynarodowego?
ponieważ ja uważam, że w takiej sytuacji belgijskie służby powinny same wystąpić o tego typu współpracę z krajami członkowskimi. I to nie ma znaczenia, czy dziś udokumentowany jest udział na przykład polskich europosłów czy niemieckich w tym procederze, a zgadzam się z Karolem, że to nawet nie jest czubek góry lodowej, to taki zupełnie szczyt właściwie, bo ta sprawa jest oczywiście szalenie rozwojowa i tutaj uważam, że wspólnie. Ja mam potworne wątpliwości co do w ogóle belgijskich prokuratorów i służb specjalnych, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że tak Belgia, jak i Holandia ukrywały przekręty swoich włodarzy przez ostatnich przynajmniej kilka lat. Ja przypomnę sprawę pana premiera Rutte, no to akurat Holender, ale też przecież sprawy dotyczące polityków belgijskich i to bardzo mocne sprawy. Iluż tam polityków uciekło do Parlamentu Europejskiego, żeby nie odpowiadać na trudne pytania, między innymi śledczych dotyczących różnych przekrętów. Jeszcze jedna kwestia, nie jest żadną tajemnicą dla dziennikarzy zajmujących się również takim wielkim lobbyingiem międzynarodowym, zahaczającym o działania grup przestępczych, że Belgia i Holandia to są państwa bandyckie, to znaczy to są państwa, w których kwestie podatkowe, kwestie lobbystyczne są tak potwornie rozmyte, jakby miały być celowo rozmyte po to, żeby, no, Holandia jest uznawana przez większość krajów europejskich jako pralnia brudnych pieniędzy. Niestety tak jest, prawda? Mocne tam... słowa, bardzo mocne słowa. Z drugiej strony mówimy jeszcze przecież o kolebce Unii Europejskiej. To są publikacje mediów, również europejskich. My tutaj naprawdę ale tak odbijając piłeczkę, no tu na to zwracają uwagę również europosłowie EKR-u, że jednak to władze belgijskie, czy też organy ścigania belgijskie podjęły działania, a nie służby Parlamentu Europejskiego. Nie, chwała im za to i dobrze, że tak się stało, choć ćwierkają wróbelki, że ta sprawa już była tak potwornie nabrzmiała. A zresztą dość powiedzieć, że te znalezione te kwoty pieniędzy u pani Kaili i u jej najbliższych, no to już pokazuje na tak ordynarnie szycie, przepraszam, tego typu interesu, że to włosy dęba stają, prawda? No od razu mi się przypomina Sławomir Nowak, który tam w szafce chował określoną ilość pieniędzy i leżało mu to po prostu w mieszkaniu. Więc generalnie tego typu sytuacje. Czy możemy to łączyć z polskimi deputowanymi? No jeszcze w żaden sposób nie, bo nie ma tutaj żadnych dowodów na udział polskich europosłów, czy z tej, czy z tamtej strony. Nie wiemy na ten temat, przynajmniej nie ma żadnych informacji, które byśmy mogli wiedzieć, że w jakiś sposób wskazują. Natomiast milczenie niektórych europosłów, czy wcześniejsze informacje, chociażby dotyczące pana Radosława Sikorskiego i te setki tysięcy euro zarobione na doradztwie, jakim doradztwie, tego nie wiemy, komu doradzał, w jakim kontekście i tak dalej, no to też jest gdzieś znamienne, prawda? No też pytają komentatorzy, dlaczego pan Sikorski milczy. No może nie ma nic do powiedzenia, jest czysty jak łza, okej, rozumiem. Natomiast no te sprawy też trzeba było wyjaśnić. Dodam tylko, że te pieniądze pana Sikorskiego, na to zwróciły uwagę NGOsy, prawda, zajmujące się transparentnością życia politycznego, publicznego również w Parlamencie Europejskim. NGOsy zagraniczne, bo to też ważne. Oczywiście. Jak właśnie działają organy kontrolne Parlamentu Europejskiego? Pytanie do Karola Gaca. Karolu, ja wiem, że ty miałeś okazję przyglądać się funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego. Wiesz trochę, jak wygląda to od strony kulis. Jak to wygląda właśnie i dlaczego w tym przypadku te mechanizmy kontrolne nie zadziałały? Dlaczego mówimy o działaniach podjętych przez państwo członkowskie, a nie właśnie przez organy unijne, czy też odpowiednie służby związane z Parlamentem Europejskim? No ja przypomnę i zacznę od tego, że to nie jest pierwsza tego typu sprawa. Zgadzam się, że ta sprawa wydaje się już w tym momencie, że to będzie największa afera korupcyjna w instytucjach unijnych, ale przecież nie mniej bulwersująca sprawa była bodajże rok temu przy okazji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy okazało się, że za pieniądze lobbystów grupa sędziów bawiła się wspólnie z politykami. I tak to niestety właśnie wygląda w Brukseli. Ja twierdzę, że ten system został po prostu tak skonstruowany. Instytucje unijne funkcjonują właśnie w taki sposób, w takich ramach, gdzie Wojtek przed chwilą mówił o tym, że w Belgii czy w Holandii tak to prawo skonstruowano, które rozwadnia maksymalnie te aspekty, i podobnie to wygląda w funkcjonowaniu instytucji unijnych. Znaczy tam stworzono system, który właśnie sprzyja takim zachowaniom, zachowaniom korupcjogennym, zachowaniom patologicznym z punktu widzenia politycznego czy etycznego, zachowaniom, które są co najmniej wątpliwe, i to nie jest wyłącznie opinia publicystyczna, tylko to są fakty. Proszę zwrócić uwagę i prześledzić, jak długo
zajęło w ogóle stworzenie rejestru lobbystów. A kiedy ten rejestr lobbystów już powołano, jaki on był dziurawy, jak szwajcarski ser. Okazywało się tylko, że eurodeputowani musieli zgłaszać fakt spotkania z lobbystą, jeżeli on miał miejsce na terenie Parlamentu Europejskiego. Poza parlamentem już nie. Nie mówiąc już o tym, że byli eurodeputowani i mieli możliwość swobodnego wchodzenia do Parlamentu Europejskiego, nie musieli nic zgłaszać. Więc biorąc pod uwagę, jak działają lobbyści, ilu jest lobbystów, jak działają NGOs już także wspomniane, jak wielkie pieniądze są w obrocie i w tle, jeśli chodzi o instytucje unijne i jak wiele afer już było w przeszłości, które wtedy, owszem, dawało się zamieść pod dywan, no pokazuje nam to niestety, wracając do pytania, obraz zupełnego rozkładu. Znaczy to trzeba powiedzieć też wprost, te instytucje po prostu gniją od środka. Te instytucje, które powinny, tak się tam tyle mówi o praworządności, powinny strzec tej demokracji i zasad i powinny być sercem demokracji, okazuje się, że najciemniej jest pod latarnią, że tam po prostu nastąpił wewnętrzny rozkład. I kiedy my w tym momencie mówimy już nieoficjalnie o przynajmniej 60 eurodeputowanych, no to jest skala zatrważająca, a i tak jeszcze mówimy o tym, że sprawa jest rozwojowa i prawdopodobnie sięga dalej. Więc stworzono przez lata taką sieć powiązań, naczyń połączonych, które właśnie pokazują, jak to wszystko funkcjonowało. No nie bez powodu też mówiło się o tym, że wytworzyła się taka specjalna kasta eurokratów, którzy wręcz oderwali się już od państw narodowych, tylko związali się z Brukselą. I ci technokraci czy eurokraci, jak zwał, tak zwał, no właśnie to wszystko ma miejsce z tego powodu, że stworzono taki hermetyczny świat, który niestety funkcjonuje w takich mętnych, niejasnych ramach, który sprzyja takim zachowaniom, które potem no, przekładają się na naszą rzeczywistość, bo przecież to nie dzieje się w próżni. No owszem, być może pozytywna opinia o Katarze aż tak nie bulwersuje albo nie ma takiego wpływu na rzeczywistość, ale kto wie, co jeszcze kupowano za euro czy za petroruble, prawda? Jak a jeśli mówimy właśnie energetykę czy inne obszary. O działaniach tych lobbystów, o których wspomniałeś, Karolu, to może przywołamy teraz wypowiedź europosła Patyka Jakiego, który właśnie na te wątki zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu. Prosimy. Ostatnie lata zajmowaliście się głównie Polską. I trzeba sobie dzisiaj zadać pytanie, która wam pokazała notabene, co to jest praworządność. Zobaczcie, jak zachowali się Polacy wobec Ukrainy. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to przypadkiem nie była zasłona dymna, żeby sobie robić te wszystkie interesy z Katarem. Bo teraz nie udawajcie, że to dotyczy tylko kilku osób, dlatego że jedna z organizacji, No Peace Without Justice, notabene, której sekretarz jest aresztowany teraz za korupcję, jest finansowana przez kogo? Unia Europejska, Francja i Niemcy. Jakiś dziwnym przypadkiem ta organizacja zajmowała się atakowaniem Polski. Polska znowu miała rację. No tak, ale ja też przypomnę słowa pani Mosbacher, byłej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, która powiedziała wprost, że te ataki, które były przeprowadzane w kontekście praworządności na Polskę, a umówmy się, 100% rezolucji właściwie, jeśli nie, no 99 dotyczyło właśnie tej kwestii, mówiła, były finansowane po prostu wprost z Rosji. Znaczy to trzeba powiedzieć sobie jasno. Jeżeli my połączymy na przykład w tym momencie tę wiedzę, którą mamy o części NGO-sach niemieckich, które były finansowane ewidentnie przez Rosję. Ich działania również w kontekście ekologicznym polskim. No to mamy oczywiście nie odpowiedzi na wszystkie pytania, ale na pewno na wiele mamy przynajmniej kilka wskazówek. No to są sytuacje. My zapomnieliśmy o tym cytacie Mosbachera, on jest szalenie ważny. Bardzo rzadko byli ambasadorowie, ludzie amerykańskiej dyplomacji wypowiadają się tak skrajnie i tak jasno, bo to przecież była wypowiedź, która chyba wszystkim mi wstrząsnęła. Łączę tę wypowiedź i tę wiedzę, którą pani Mosbacher posiadała. No szkoda, że użyła jej dopiero po tym, jak przestała być ambasadorem w Polsce, ale to już zostawiam, bo przeszłość. Gdzie idziemy dalej? No idziemy dalej w stronę odpowiedzi, jak ten problem rozwiązać. No nawet najbardziej głośne i spektakularne śledztwa, które czekają, bo już się toczą, one nie rozwiążą problemu systemowego, o którym mówił Karol. A tu się trzeba zastanowić naprawdę, tylko teraz, kto to ma zrobić? Totalnie skorumpowana socjalistyczno-komunistyczna wierchuszka dzisiaj w Unii Europejskiej, Niemcy, które są zainteresowane tą mętną wodą, bo w niej łatwiej się pewne rzeczy ukrywa i doskonale się pływa, jak ktoś lubi, zwłaszcza muł. Czy na przykład taki kraj jak Francja, jeszcze raz powtarzam o krajach typu Belgia i Holandia.
moim zdaniem bez gruntownej zmiany politycznej, zaznaczam politycznej w Europarlamencie, a na to jest dopiero szansa, jak wiemy, no na pewno nie w tym roku, no to tego nie będzie. No, że jestem przekonany, że socjaliści będą blokować to wszystko. I tutaj stawiamy kropkę. Wojciech Biedroń, tygodnik sieci, portal w polityce.pl, również telewizja w polsce.pl i Karol Gac, tygodnik do rzeczy, portal do rzeczy.pl. Byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie panom dziękuję, życzę dobrego dnia. Dziękuję również państwu i zapraszam na kolejne spotkania z telewizją w polsce.pl. Do zobaczenia.